Zapytali Jezusa jego uczniowie, gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali ci spożywanie Paschy? Najdostojniejszy księża arcybiskupie Józefie, najdostojniejszy księża arcybiskupie Eugeniuszu, pasterzu kościoła grecko-katolickiego diecezji, archidiecezji przemysko-warszawskiej, drodzy księża biskupi, księże biskupie Brianie, pasterzu kościoła grecko-katolickiego w Toronto, księże biskupie Stanisławie, księże biskupie Krzysztofie, drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, drogie siostry zakonne, drodzy alumni naszego przemyskiego seminarium, drodzy siostry i bracia, zgromadzeni tu w Bazylice Archikatedralnej i obok niej, by dziękować Panu Bogu za wielkie dzieła. Za wielkie dzieła, które jakby kumulują się w tajemnicy Eucharystii. Za nami, drodzy siostry i bracia, błogosławiony czas, który Pan Bóg pozwolił nam przeżyć w ostatnich tygodniach. Piękny okres Wielkiego Postu, przypominający nam mękę i śmierć Chrystusa, a zaraz po nim okres wielkanocny, mówiący o tym, że śmierć Chrystusa była etapem, ale nie końcem Jego publicznej działalności, a potwierdzeniem naszej wiary, fundamentem naszej wiary jest tajemnica zmartwychwstania. Potem towarzyszyliśmy Panu Jezusowi na Górę Oliwną, gdzie rozstał się z apostołami po to, aby zapewnić im, że jest z nimi, z nami, aż do końca świata i by apostołowie poszli posłusznie Jego słowom na cały świat, głosić Ewangelię, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Za nami także piękny okres zesłania Ducha Świętego. Czas, w którym zafunkcjonował w sposób zewnętrzny Kościół, który narodził się z przebitego boku Chrystusa. Dziękujemy Panu Bogu za te tajemnice, a dzisiaj pocieszamy się słowami, mimo przeżywania tajemnicy wniebowstąpienia, pocieszamy się słowami Chrystusa, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. W tym spełnieniu, w tym zapewnieniu słychać bicie serca Jezusa. On pragnie być z nami. Pragnie być bardzo blisko. Pragnie być blisko, bo nas kocha. Pragnie być nie tylko podczas naszego ziemskiego życia, ale przez całą wieczność. Taka jest Jego wola, taka jest potęga Jego miłości. Taka jest potęga miłości, która wykracza poza wszelkie granice. Jesteśmy tutaj po to, aby podziękować za tę wielką miłość. Dzisiaj świętujemy obecność Pana Jezusa w Eucharystii. To dlatego z taką radością przychodzimy do świątyni, idziemy na ulice naszych wiosek i miast, aby dzielić się ze światem tą tajemnicą, aby dawać świadectwo, świadectwo naszej wiary, świadectwo tego, że Bóg jest z nami, że Chrystus jest obecny wśród nas. Idąc ulicami naszego miasta, pragniemy zaprezentować miasto i tych, którzy do Niego przybywają, którzy mieszkają, samemu Chrystusowi. Pragniemy, aby On zobaczył nas, aby wszedł do naszych zagród, do naszych domów, do naszych mieszkań i aby przemieniał miłością nasze życie, nasze rodziny, nasze małżeństwa, naszą młodzież, dzieci, żeby przemieniał, umacniał kapłanów, osoby zakonne, także chorych, cierpiących, by przychodził i popatrzył z miłością na wszystkich, także jak to czynił na ludzi słabych i grzesznych. Pomimo grzechów On jest z nami, pomimo naszych grzechów jest z nami. Drodzy siostry i bracia, pragniemy przeżyć tę uroczystość, jak każdą mszę świętą, także z wiarą. Bez wiary ta uroczystość byłaby czymś niezrozumiałym dla obserwatorów. Mogliby się dziwić, gdyby w naszym sercu nie było wiary. Wierzymy słowom Pana Jezusa wypowiedzianym w ostatniej wieczerzy, słowom, które zostały przytoczone w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, że Chrystus tam w wieczerniku ustanowił sakrament Eucharystii i polecił ją sprawować do końca świata. To czyńcie na moją pamiątkę. Ustanowił sakrament Eucharystii, także ustanowił, przypomniał przykazanie miłości, miłości wykraczającej poza samego siebie, miłości Boga i bliźniego.
chcemy mu za to wszystko dzisiaj podziękować w czasie tej naszej procesji, przede wszystkim za to, że pozostał z nami, że stał się dla nas pokarmem, pokarmem na drogę prowadzącą do wieczności. Chcemy podziękować za to, że dał nam siebie, że dał nam także drogowskazy do wędrówki przez nasze życie, drogowskazy w postaci Bożych przykazań, w postaci 8 błogosławieństw będących konstytucją Jego Królestwa. Chcemy podziękować za serce otwarte. To dlatego dzisiaj patrzymy na obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, który wędruje po parafiach naszej archidiecezji, po to, aby przypomnieć nam, że serce Jezusa jest otwarte, że serce Jezusa pulsuje miłością, że Eucharystia, którą dzisiaj świętujemy, którą dzisiaj czcimy, jest darem serca Jezusa. To znamienne, drodzy siostry i bracia, że cuda eucharystyczne, które mają miejsce na całym świecie, także i w naszej ojczyźnie, gdy są przebadane, wykazują za pomocą badań patomorfologów, lekarzy, że te cuda eucharystyczne, te ślady Chrystusa, obecność Chrystusa, to fragment mięśnia sercowego. Jakby potwierdzenie tego, że Eucharystia jest darem serca Jezusowego. Oczywiście naukowcy mówią swoje, ale potrzebna jest także i z naszej strony wiara. Wiara w obecność Chrystusa właśnie w Eucharystii, w tej tajemnicy. Chcemy, drodzy siostry i bracia, dzisiaj skorzystać z tego zaproszenia, które jest tak często powtarzane w ostatnich miesiącach w naszej archidiecezji, które jest także utrwalone na odwrocie obrazu, który przed nami, obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przychodzimy dzisiaj utrudzeni po ukojenie. Przychodzimy po pomoc, która ma na celu zespolenie naszego serca z sercem Jezusa. W starożytności chrześcijańskiej uważano, że człowiek staje się tym, co spożywa. A święty Augustyn, który pochylał się nad tajemnicą Eucharystii i nad innymi tajemnicami naszej wiary, mówił o tym, żeby rozpoznać w Chrystusie prawdziwe ciało Zbawiciela. Żeby rozpoznać krew wypływającą z boku Chrystusa, żeby być posłusznym testamentowi Pana Jezusa wypowiedzianemu właśnie w Wieczerniku: bierzcie, jedzcie, bierzcie i pijcie. Żeby być wiernym tej radzie, tej modlitwie Chrystusa, wiernym przykazaniu miłości i trwaniu w jedności. Bo komunia to miłość i jedność. Przez komunię przemieniamy się w ciało Chrystusa. Przez komunię stajemy się do Niego bardzo, bardzo podobni. Oczywiście takie podejście, takie patrzenie na tajemnicę Eucharystii domaga się z naszej strony, jak to sugeruje dzisiejsza Ewangelia Święta, przygotowania. Przygotowania nie tylko miejsca, gdzie jest ona sprawowana, świątyni, o które dbamy, słusznie dbamy o to, żeby tajemnice naszej wiary, które się w nich dokonują, były sprawowane w pięknych świątyniach, ale także mamy pamiętać o tym, by przygotować przychodzącemu Chrystusowi nasz dom, dom naszego serca, by godnie go przyjąć, by przygotować tak, jak przygotowali uczniowie Jezusowi wieczernik, tak trzeba, byśmy przygotowali miejsce poprzez oczyszczenie naszego sumienia. Serce nasze wobec tej tajemnicy i innych tajemnic naszej wiary nie powinno być zamknięte. Oto tak bardzo mocne, tak bardzo gorąco prosił święty Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu, mówiąc słowa, które przeszły do historii, które winny nam towarzyszyć przez całe życie. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie bójcie się. Otwórzcie drzwi waszego serca, zamknięte przez grzech, zamknięte przez różne uwarunkowania życiowe. Nie pomoże najpiękniejsza świątynia dla człowieka, jeżeli jego serce będzie otwarte na Pana Boga. Jeżeli nie otworzy się przez sakrament pokuty, przez miłość, którą,
którą niwelujemy nasze grzechy. Wyrzućmy więc z naszych serc rzeczy złe, małostkowe, małowartościowe. Wyciszmy się po to, aby tę tajemnicę choć trochę zrozumieć. Przygotujmy ołtarz miłości, wiary i nadziei, ołtarz przebaczenia i pojednania, ołtarz dobroci i poszanowania. Nakryjmy ołtarz naszego serca czystym obrusem naszych uczynków, naszego życia zgodnego z Ewangelią. Pamiętajmy, że serce Jezusa płonie do nas miłością. To gorące ognisko miłości, ognisko wierności. Na tę miłość i wierność odpowiedzmy, na ile potrafimy, naszą miłością. Ta miłość winna się rozpowszechniać także i za naszym udziałem w rodzinie, w ojczyźnie, w świecie. Zgodnie z wielką prośbą świętego biskupa Pelczara poświęćmy samych siebie, nasze rodziny, nasze parafie, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby Najświętsze Serce Pana Jezusa weszło jakby w naszą mentalność i przemieniło nasze serca, by uczyniło nasze serce na wzór serca Jezusowego. Oby nasze rodziny stawały się domowym kościołem, oby w naszych rodzinach był szacunek wobec życia tego, które jest pod sercem matki, tego, które jest doświadczone chorobą, cierpieniem i wiekiem. Oby był szacunek wobec wartości duchowych, oby w nas była świadomość, że serce Pana Jezusa bije dla nas miłością, bije dla każdego z nas miłością. Trzeba na tę miłość odpowiedzieć naszą miłością. Jak wspomniałem, obroną życia, także obroną życia rodzinnego, małżeńskiego, także troską o to, aby w naszych rodzinach, tych małych, będących domowym kościołem, ale także tych rodzinach, którym jest nasza wioska, nasza parafia, ojczyzna, była jedność i miłość. Pamiętajmy, drodzy siostry i bracia, tak się złożyło, że obok obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa jest figura Matki Bożej, którą słusznie święty Jan Paweł nazwał niewiastą Eucharystii. A jedna z pieśni eucharystycznych pozdrawia Jezusa słowami: bądźże pozdrowione prawdziwe ciało narodzone z Maryi Dziewicy. Pieśń ta przypomina nam, że dzięki Maryi otrzymaliśmy we wcieleniu ciało i krew Chrystusa, które teraz staje się rzeczywistością na ołtarzach w chwili przemienienia. Prośmy Maryję, abyśmy mogli, tak jak ona, otwartym sercem przyjmować tajemnicę naszej wiary, tajemnicę obecności Chrystusa. Wejdźmy w ciszę hostii, zasłuchajmy się w rytmiczne bicie serca Jezusowego, serca, które gwarantuje nam: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.